Uszanowanko wam wszystkim, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejne wideo z serii Let's Play Mario plus Rabbids Donkey Kong Adventure. I witam was, moi drodzy, w nowym roku 2019. Jest to moje pierwsze nagranie w tymże roku. I z racji tego, żeby się rozgrzać, wiecie, tak na rozgrzewkę i w ogóle i w szczególe, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy od tego, niż zazwyczaj, będzie on troszeczkę krótszy, jednakowoż jutrzejszy odcinek, który będę nagrywał zaraz po tym odcinku, będzie przez to troszeczkę dłuższe. Jest to również spowodowane tym, że mamy 87 albo 85% fabuły w tym momencie ukończone w grze, także wiecie, jesteśmy tak naprawdę na końcu naszej przygody w Donkey Kong Adventure. I mamy przy okazji wielki, wspaniały pomnik Kurliko Konga, który trzyma jakąś... Powiedziałbym, że jest to... Kobra kurlicza, albo coś w tym stylu, ale zobaczymy, co tak naprawdę ma do powiedzenia Bipo. Kurliko Kong znalazł ongiś mały ogród węży, kiedy sadził trochę hortensji, jeżeli mnie pamięć nie myli, jeżeli coś pamiętam jeszcze z angielskiego nazewnictwa niektórych kwiatów. Artysta oczywiście przesadził z proporcją, aby ująć jego ego, w sensie ego Kurliko Konga. No i patrząc na to, jaki charakterek ma Kurliko Kong, to powiem wam szczerze, że lepiej dla zdrowia i życia tego artysty, że troszeczkę przesadził, niż jakby to miał w jakiś sposób przedstawić pomniejszy. Nie wiem, czy widzicie, ale tam daleko w tyle znajduje się fragment puzli, bo puzli też mamy prawie. Mamy 75% puzli, które układamy, więc tak naprawdę no, jesteśmy bardzo blisko końca, można by było powiedzieć. I widzę, że mamy tutaj jakąś możliwość zeskoczenia. Pewnie tędy dostaniemy się do tam... Naprawdę, gro. Tam w tle, w lewym górnym rogu, możecie teraz zaobserwować ukryty fragment puzli. Próbując do niego zejść, najbardziej logiczną drogą, jaką można by było obrać, czyli przed siebie, bo może tutaj będzie za tym winklem coś ukryte, wiecie, o, tutaj podchodzimy, niczego nie widzimy, zeskoczymy na dół, będzie beczka, która nas wystrzeli w tamtym kierunku, a tutaj zamiast beczki, która wystrzeli nas w kierunku tamtego fragmentu puzli, znajdujemy fragment puzli. Troszeczkę leniwe to, ale podejrzewam, że z racji tego, że to jest koniec gry i to, co już wcześniej wspominałem, czyli po raz kolejny ta gra zaczyna cierpieć na syndrom musimy się pospieszyć, bo gra nam się kończy, czy też kończy nam się czas w danej grze, więc wciśnijmy wszystko jak najbliżej siebie i jak najwięcej tego wciśnijmy, żeby gracze po prostu mogli w jakiś sposób powiedzieć, że kontentu było nadzwyczaj dużo w grze. No, z jednej strony to jest leniwe, z drugiej strony to jest dość irytujące, bo można by było, przy odrobinie wysiłku, można by było uklecić jeszcze jakiś dodatkowy na przykład rozdział, czy jakąś dodatkową krainę, bo tutaj nie mamy takiego stricte podziału na rozdziały, ale jakąś dodatkową krainę można by było sklecić, tak samo jak to było w przypadku podstawki, czyli Kingdom Battle. Tam też również dodatkowy, piąty świat, możliwe, że krótszy, czy nawet na pewno będący troszeczkę krótszym światem, no bo przedstawiający cały zamek Bowsera, byłby mile widziany, a nie połączenie tego wulkanicznego dołu, czy też dołu z lawą z zamkiem Bowsera i zrobienie z tego jednego świata i zrobienia totalnego miszmaszu. I jeszcze na dodatek dorzucenia tylu pomysłów, które zostały wykorzystane tylko raz w poszczególnych bitwach. No i recykling walk z danymi bossami, którzy potem zamienili się w minibossów, a nawet w przeciwników zwykłych, no to fajne to nie było. Dlatego powiem wam szczerze, że obawiam się, że dokładnie ten sam los spotka ten dodatek. Miejmy nadzieję, że nie i miejmy nadzieję, że będę mógł powiedzieć, że myliłem się i że nie miałem tutaj racji, ale mam... spore obawy, patrząc w którym kierunku w tym momencie gra zmierza, mam spore obawy, że niestety ten dodatek podzieli los podstawki tak naprawdę.
O, i mamy jakiegoś kurlika, który rozmawia przez banana. Ten biedny gagatek jest oblegany przez telemarketerów żądających, aby zainwestował w przyszłość banana. Kurliko Rapid Skunk Banana Holding, czyli zbieractwo, czy też niezdrowe gromadzenie bananów przez Kurliko Konga spowodowało... Ten banan dzwoni. To już jest wyższy szczyt absurdu, jeżeli mam być szczery. No ale przy kurlikach to wszystko jest właściwe. Wracając jednak do tego, co mówi tutaj Bipo. Niezdrowe zbieractwo bananów Kurliko Konga wprowadziło wiele zamieszania na rynku. Jeżeli byłbym kurlikiem, no to wziąłbym sobie to do serca i podjął odpowiednią decyzję. Tak kolokwialnie można by to było przetłumaczyć. Druga sprawa, dwa żarty wepchnięte w jedno, tak naprawdę nie wiem czy w sumie dwa, ale widzę tutaj nawiązanie do dwóch żartów. Jeden z nich można by było nazwać nawet wczesnym memem internetowym, śmieszną, prześmiewczą piosenką. Ring, 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 banana phone, I'm a Korean. Jeżeli wiecie o co chodzi, to znajdziecie to na pewno w odmętach internetu, albo nie będziecie musieli szukać, tylko po prostu będziecie wiedzieć o co chodzi. A jeżeli jesteście za młodzi, żeby kojarzyć stary internet i stary YouTube, to moi drodzy, na pewno znajdziecie tą piosenkę na YouTubie, bo wiele razy była reuploadowana, bo jak to mówią, w internecie nic nie ginie. Tudzież bardziej kolokwialnie, w internetach nic nie ginie. Mamy 2019 rok. Powiedzmy sobie szczerze, mogę użyć stwierdzenia raz na jakiś czas w internetach. Pomimo, że nie jest to poprawna forma gramatyczna, ale co mam tutaj zrobić? Mamy 17 puzli, tam widzę 18. Wow, naprawdę blisko siebie te puzle się znajdują. To jest szczyt lenistwa. A przed nami, moi drodzy, zagadka. Zagadka, którą wydaje mi się, że wiem, o co w niej chodzi. Znaczy, to jest proste, tak? Mamy wypolerowane złote, że tak powiem, tutaj złotą powierzchnię. Po niej zapewne nasze klocki będą się ślizgać, bo jakże by inaczej. A skoro nasze klocki będą się po tym wypolerowanym cudzie ślizgać, to musimy tak jakoś ustawić, aby nacisnąć ten niebieski przycisk, aby otworzyła nam się ta niebieska brama. Za nią znajduje się czerwony przełącznik, który wymieni nam to, w jaki sposób tutaj te wspaniałe bloki są postawione. I ostatecznie będziemy mogli coś z tym zrobić. No, czekajcie. Teraz musimy wymyśleć, jak to ze sobą połączyć. Dobra, zrobimy coś takiego. Ten klocek przepniemy tutaj. Ten przepniemy tutaj, bo nigdzie indziej przepchnąć go nie możemy. No, teraz będzie się zgadzać. Ten kloc przepniemy tu, następnie tu i teraz jak go popchniemy, otworzymy tą niebieską bramę. Super. Dobra, czyli w takim razie przestawiamy te czerwone bloki. Jeden się schowa, drugi się podniesie. Super. Teraz będziemy musieli obydwa te bloki przesunąć w taki sposób, żeby jednym z nich móc dopchnąć do tego żółtego przycisku. Proste. Bardzo. Bardzo proste, bym powiedział. Zagadka... Powiem wam tak, zagadka, w której można się zakopać, z bardzo prostego względu. Cała zagadka, na pierwszy rzut oka, w pierwszej kolejności chciałem powiedzieć, kurczę, ta zagadka jest mega łatwa, przepchniemy wszystko na tą stronę, naciśniemy niebieski przycisk, a potem tylko przepchniemy dwa klocki i będzie w porządku, nie? No właśnie tak nie jest, właśnie bardziej tutaj, że tak powiem, to wszystko sprowadzało się do tego, żeby nie wpaść w pułapkę, dość prosto zastawioną na nas pułapkę, która wskazywałaby, że my tymi dwoma blokami musimy tak wymanipulować, żeby one znalazły się jeden obok drugiego w tym miejscu. Następnie jeden przepychamy w to miejsce, gdzie teraz stoi Kurlik Kranki.
żeby drugi stał w tym miejscu i po przepchnięciu, żebyśmy mogli nacisnąć ten przycisk. A to trzeba było po prostu troszeczkę na odwrót. No i co my tutaj znaleźliśmy, moi drodzy? Jingle Jabber, kolejny fragment soundtracku z gry, który zostaje nam zaprezentowany w formie takiej, że możemy go odsłuchać, jak jesteśmy troszeczkę bardziej, wiecie, jak jesteśmy troszeczkę bardziej cwani, to możemy sobie ten soundtrack nawet zgrać, bo wystarczy, wiecie, jakiś program do zgrywania, czy nawet jakaś, wiecie, Elgato karta, czy może jakaś zewnętrzna karta do przechwytywania, cokolwiek do przechwycenia, żeby zgrać po prostu gameplay z daną piosenką po puszczeniu, gdzie puszczamy ją tak naprawdę w muzeum na atolu i co za tym idzie, po opuszczeniu jej wszystkie inne dźwięki w grze zostają wyciszone w momencie, kiedy naciskamy, aby muzyka zaczęła grać i możemy sobie odsłuchać daną piosenkę. Kiedy ona się kończy, zakończamy nagrywanie, potem wyciągamy dźwięki. Proszę bardzo, mamy cały soundtrack z tej gry wyciągnięty. To jest mega, mega proste i zawsze, znaczy wiecie, lata temu, kiedy gaming był tak naprawdę w powijakach, tuż po wielkim kryzysie gamingu spowodowanym przez Atari, również przez Atariego, i Nintendo wkroczyło na arenę ze swoim NES-em, to tak naprawdę wówczas i Nintendo, i Sega, niektóre gry od wydawców trzecich, czy też od Capcomu, czy od Atlusa, czy czegokolwiek, miała możliwość jeszcze aż po czasy, słuchajcie, Nintendo 64, chociaż tam to już rzadziej występowało, ale występowało jako ukryte menu albo coś w tym stylu, no to wiecie, w momencie, kiedy wybraliście odpowiednie skróty klawiszowe, czy też wpisaliście jakiś kod, pojawiało wam się menu, w którym mogliście zrobić sobie sound test. Gra wtedy stawała się całkowicie cicha, mogliście ruszać, przemieszczać się po menu strzałkami przeważnie i nic nie wydawało dźwięku, tak jak normalnie przesunięcie, wiecie, z jednej opcji na drugą, coś w tym stylu. To takie kliknięcie, wiecie, to znikało, bo na przykład gra to posiadała w głównym menu i też w innych menu, ale po wpisaniu tego kodu to ginęło, wchodziło się w ten sound test i zgrywało się to. I była masa tak naprawdę różnych sposobów, aby to zgrać. Najczęściej ludzie po prostu podłączali to do dużego zgrywaka, czyli do wieży, bo najczęściej wieże miały wejście przez cincha lub też przez jakieś inne RF audio. Podłączało się to, wkładało się kasetę i zgrywało się cały soundtrack z danej gry. Tak na przykład można było zrobić w Donkey Kong Country. I fajnie, że do tego w jakiś sposób powrócono na zasadzie, słuchajcie, macie tutaj znajdźki i jeżeli jesteście sprytni, to macie cały soundtrack z gry, nie musicie go dodatkowo w żaden sposób kupować. Co naprawdę, naprawdę, słuchajcie, jest bardzo fajne. Chwileczkę. Dobra, zdobyliśmy ten kawałek, czy też fragment puzzli. Okej, zgadzam się z tym. Ale to wyglądało, jakbyśmy mieli wrócić z powrotem tam tuż przed tą walkę z... nie wiem z czym, tylko tak naprawdę następną walkę, słuchajcie. Walkę z następną falą przeciwników, kolejne wyzwanie, jak zwał, tak zwał. A to nas wyrzuciło do kolejnej, nie wiem, podstacji jakiegoś małego fragmentu ruin, który zawiera w sobie zagadkę. I to taką dość, no powiedziałbym, dość zaawansowaną zagadkę, bo aż dwuetapową. Nawet wydaje mi się, że wiem, o co w tej zagadce będzie chodziło. No dobra, no w takim razie naciśnijmy sobie ten niebieski przycisk. I przesuńmy ten zielony teges. A widzicie, dobra, musimy to zrobić w inny sposób, bo jak widzicie, tutaj nam ten przycisk pod tym klockiem z zielonym przyciskiem znajduje się czerwony przycisk, znaczy czerwony, nie wiem jak to inaczej nazwać. W każdym razie znajduje się coś, co sprawi, że niestety, ale jeżeli tego nie będziemy mieli naciśniętego, to najzwyczajniej w świecie za daleko nie pójdziemy, bo nie będziemy mogli nacisnąć tego zielonego
nie będziemy mogli pstryknąć tego zielonego przełącznika, o tak, bo to mamy przełącznik, a tutaj mamy przyciski, o, tak to sobie nazwijmy, żeby wiecie, żeby zachować jakąś tutaj nomenklaturę i żeby się nie pogubić. Przyciski i przełączniki. Także teraz naciśnijmy ten zielony przełącznik, dzięki czemu, moi drodzy, będziemy mogli przepchnąć te bloki tak naprawdę troszeczkę dalej, bo aż tutaj, i będziemy mogli je przepchnąć tak, aby móc tutaj te dwa bloki. Od razu sobie zablokuję tutaj przejście, bo inaczej tego widzę, że nie przepchniemy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Potem będzie za to kombinowanie. Musimy te dwa bloki ustawić tak, żeby jeden z nich wepchnąć na ten żółty przełącznik ostatecznie. I to może już być dość skomplikowane. Tudzież dość zaawansowane, bo mamy... Dobra, nie mamy. Chciałem powiedzieć, że mamy możliwość wypchnięcia tych bloków z powrotem na tą arenę i to by utrudniało, i to tak dość mocno by utrudniało naszą rozgrywkę, ale wszystko wskazuje na to, że nic takiego nie będzie, słuchajcie, że będziemy mogli tutaj w jakiś inny sposób do tego podejść. A, czekajcie, już dalej przepycham, a musimy przecież nacisnąć ten oto przycisk. I teraz, jeżeli dobrze rozumiem, to będziemy musieli, słuchajcie, te bloki tak poprzepychać, aby teraz ten zielony blok, żeby ten zielony blok nacisnąć, czyli musimy zrobić w pierwszej kolejności coś takiego. Okej, dobra. Nacisnęliśmy. Mamy czyli możliwość wjazdu tutaj. I teraz musimy tak jakoś przesunąć te bloki, aby co? Aby móc w jakiś sposób... Czekajcie, to chyba będzie dwustopniowe. Tak teraz myślę. Głośno oczywiście myślę, bo innej opcji tak naprawdę w tym momencie nie mam. Jak tylko głośno pomyśleć. Naprawdę, gro, nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem zrobić tego, co w tym momencie zrobiłaś, ale... Ale wszystko wskazuje na to, że będę musiał to zrobić w taki sposób, jak ty teraz... A, kurczę. No nie fajnie. Poprzestawiały mi się te bloki i... A nie, jest teraz dobrze. Czekajcie. Teraz musimy popchnąć... ten blok. Mam taką nadzieję, że to nam się uda. Musimy ten blok przepchnąć. Tak, żeby ten blok był tam. Z tego przepchniemy tutaj. Dobra. Słuchajcie, coś z tego będzie. I teraz, jak ten niebieski blok przepchniemy dokładnie w taki sam sposób i przepchniemy go tutaj, to będziemy mieli dostęp do tamtego żółtego przycisku. I zagadka rozwiązana. Wow. To było szybkie. Skaczcie, kurliki, skaczcie. Nowy artwork na nas czeka. Zobaczcie w ogóle, jak tam mamy piękną podziemną florę. Tak, to będzie flora. Także naprawdę urzekające widoki tych ruin w okolicy. Ale my nie mamy czasu, żeby się tutaj zastanawiać nad tym wszystkim. Słuchajcie, ruszamy do kolejnej bitwy. Niech ona się nam tutaj wczyta. Przy okazji, co? Czy ja dobrze widzę, czy mamy jakiegoś jeszcze ognistego bożka? Tak jak wcześniej mieliśmy dwa bożki odepchnięcia i jeden bożek ognisty, czy jakkolwiek by go nie nazwać. Słuchajcie, ja się napiję herbaty. I już się biorę za czytanie tego. Bipo, poczekajcie chwilkę.
teraz mamy trzy bożki i do tego ognistego, to nie fair. Po raz kolejny musimy zająć się wszystkimi przeciwnikami na polu bitwy. Wówczas to niezniszczalne bożki pozwolą nam przejść, czy też po prostu nas puszczą. Ojeju, jak teraz wygląda pole bitwy? Mamy raz, dwóch tropikalnych zgniataczy, long time not seen, czyli dawno ich nie widzieliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, słuchajcie, tropikalnych skoczków i trzech tak naprawdę tropikalnych zgniataczy. Mamy dodatkowo bożka ognia, który podpala nas. Mamy bożka odepchnięcia, sztuk dwie, który zadaje nam 100 obrażeń, albo i więcej, jeżeli dobrze nas wypchnie z tej areny. Więc mamy innymi słowy naprawdę, naprawdę przerypane. Ale na szczęście mamy też możliwość zakupienia nowych broni. Chyba mamy możliwość zakupienia nowych broni. Mamy możliwość zakupienia nowych broni i co najciekawsze, nasza Curlic Peach jest wyposażona w tym momencie w broń, która jest dobra przeciwko skoczkom. Tak samo nie. Nasz drogi Curlic Cranky jest wyposażony w broń, która jest dobra przeciwko tarczownikom, ale ja nie będę kupował specjalnie dodatkowej broni, żeby była przeciwko, dobra przeciwko, czekajcie, nie ten klawisz, dobra przeciwko, wiecie, naszym drogim zgniataczom. Drugorzędne bronie, widzę, że Donkey Kong nie ma żadnej, zaekwipowanej z tych wyższych, które zadają więcej obrażeń i jest dodatkowo ta, którą byśmy chcieli, czyli z Bounce Damage, czyli z obrażeniami od elementu odbicia, czyli Hopper Stopper 2, czyli zatrzymywacz skoczków 2. Rabbit scientists have been hard at work to improve on the original formula. Good thing they got that grant. Kurliczy naukowcy bardzo ciężko pracowali nad polepszeniem, nad ulepszeniem oryginalnej formuły. Na całe szczęście dostali tą dotację. No i oczywiście w to zainwestujemy, bo mamy jeszcze Summoner's Scrambler, ale nie potrzebujemy go. Jak pojawiają się już, słuchajcie, nasi drodzy przyzywacze, to oni nie są aż tak potężni, więc kupowanie broni przeciwko nim tak bezpośrednio nie ma sensu, można by było powiedzieć. Dlatego też weźmiemy sobie tego Hopper Stoppera 2, zaekwipujemy go. I zobaczymy, czy nasza droga Curlic Peach ma coś do... Nie, nie ma niczego do zakupienia. Mamy drzewko talentów i teraz tak, Donkey Kong ma jeden punkt i ten jeden punkt, moi drodzy, zainwestujemy w Ear Uprooter. Chyba mieliśmy w coś innego to zainwestować, ale weźmiemy Ear Uprooter, bo wydaje mi się, że przyda nam się w tej walce. Mam takie dziwne wrażenie. Chociaż może się z tym wstrzymamy? Dobra, zobaczymy, co może nasza droga Curlic Peach tutaj mieć. I nasza droga Curlic Peach... Możemy zwiększyć jej ilość pól ruchu po wyjściu z rury. W sumie na tym polu bitwy, tak jak widzieliśmy, były rury, więc to by się przydało. Dobra. Zakupimy to. No i Curlic Cranky, niestety, ale nie widzę niczego, no, prócz Pipe Exit Range, który też by się w jakiś sposób mu przydał. Ale zdrowie. My czekamy na zdrowie dla naszego drogiego Curlica Crankiego i w to chcemy zainwestować. Co się zaś tyczy naszego Donkey Konga, nie będę niczego inwestował, bo chyba mieliśmy zainwestować w punkty zdrowia, czyli jeszcze dwie walki tak naprawdę przed nami. Jeżeli, słuchajcie, nie będzie okazji, aby zwiększyć Donkey Kongowi jego zdrowia, wówczas zainteresujemy się Throw Range'em, który na pewno nam się przyda, albo Hairy Eye Damage, który również w jakiś sposób może nam się przydać. No dobra, wracamy na pole bitwy. No i co możemy zrobić? Możemy tylko i wyłącznie już rozpocząć naszą walkę. I powiem wam szczerze, że mam pewien pomysł. I ten pomysł opiewa na to, że zrobimy coś takiego. Wejdziemy tutaj.
Następnie skoczymy sobie tu i użyjemy Krankiego do zaatakowania tych przeciwników, którzy są w tym obszarze. Wykorzystamy do tego Krankiego, bo Kranki no dość dobrze się nadaje na tego typu akcje. Piękne zamrożenie, mamy trzech przeciwników zamrożonych. Mamy teraz parę możliwości, a w szczególności mamy możliwość przesunięcia naszej drogiej Kurlik Peach, która na pewno skorzysta z tego, że możemy ją przesunąć i że możemy ją przesunąć nawet całkiem daleko po to, aby mogła zaatakować tutaj jakichś przeciwników. Ale z tym wstrzymamy się do następnego ruchu Donkey Konga, czyli do Magnet Groove, który przyciągnie nam przeciwników do siebie. Tak, tak zrobimy. Przyciągniemy przeciwników do siebie. Ilu przeciwników przyjdzie? Czterech przeciwników przyjdzie, zbliży się do nas. Dzięki czemu będziemy mogli zrobić coś takiego. Niestety Kurlik Kranki może przez to oberwać, więc Kurlika Krankiego będziemy chcieli przesunąć. Ale zanim to zrobimy, zaatakujemy w taki sposób. Zaatakujemy tak, abyśmy mogli coś tutaj dodatkowego, słuchajcie, zrobić. I teraz, jak przełączymy się naszego drugiego Donkey Konga, wiem, jak będziemy chyba atakować, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zanim to też zrobimy, zrobimy tak. Czy nawet zrobimy, słuchajcie, w taki sposób, i zaatakujemy tutaj przeciwników, którzy coś więcej będą chcieli nam zrobić. Dobra. Jeżeli strzelimy tym, wyeliminujemy cię. No i to chciałbym w sumie zrobić. Więc tego przeciwnika wyeliminujemy. Piękne wampiryczne obrażenia. Użyjemy Sting Eye'a, tak na wszelki wypadek, gdyby jakiś przeciwnik jednak zdecydował się nas zaatakować. I teraz Donkey Kong używa Hopper Stoppera 2. Piękne obrażenia. Mamy trzech przeciwników załatwionych. Jeneo, który nas atakuje dodatkowo. I teraz załatwiamy tego jednego przeciwnika, strzelając do niego. Piękny strzał Kurlik Peach. I Kurlik Peach dla bezpieczeństwa zamykamy w tarczy. I idole, czy też bożkowie ognia i odbicia. Ty nas podpalisz, ale to za dużo nam, za dużo tobie nie pomoże tak naprawdę. Z bożek odbicia odbije Kurlika, bo nie może przejść. Niestety ty będziesz mógł się zbliżyć do naszego drugiego... Nie będziesz mógł. A widzicie. Dobra, ten strzał ci przejdzie. I będziesz próbował przed nami uciec. Ty próbujesz strzelać do Kurlik Peach. Za dużo ci to nie da. I czy będziesz próbował uciekać? Tak. Przez to dwa razy oberwiesz. Pierwszy strzał i drugi strzał. Pięknie. Po prostu cudownie. Teraz, słuchajcie, pozbieramy te wszystkie banany, które tutaj nam się napatoczyły przy pomocy Kurlik Peach i pomyślimy nasz następny tak naprawdę ruch. Nasz następny ruch, który można dość prosto zaplanować, jeżeli mam być szczery. Wystarczy, że zrobimy coś takiego. Tego pana wkurzymy.
I potem będziemy mogli się przenieść naszym drogim kurlikiem Krankim. I to już nam sporo, sporo pomoże. No dobra. Wyślijmy w takim razie małą paczuszkę w tamtym kierunku. Zakleiliśmy go, więc jesteśmy na, można by było powiedzieć, wygranej pozycji. Donkey Kong będzie miał też troszeczkę zabawy, bo Donkey Kong złapie tego gagatka, skoczy w tą rurę i jak będziemy chcieli go tutaj, słuchajcie, ustawić naszego drogiego Donkey Konga. Naszego drogiego Donkey Konga prześlemy tędy, postawimy w tym miejscu i rzucimy w tego gagatka. Dzięki czemu mamy jednego kurlika załatwionego, drugiemu zadaliśmy 30 obrażeń, zostało mu 40 punktów życia. Następnie kurlik Peach się przesuwa, atakuje tego gagatka, staje powiedzmy, że w tym miejscu, dzięki czemu tego gagatka mamy załatwionego. Teraz kurlik Peach nie strzela, bo nie ma już w kogo strzelić. Więc następne, co robimy, to nasz drogi kurlik Kranki, który też nie będzie miał w kogo strzelić, ale mamy możliwość zaatakowania tego pana. Albo mamy możliwość zaatakowania tego pana. Zrobimy to w taki sposób. Tego pana załatwimy. Złoty strzał. Bardzo mi się to podoba. Użyjemy Hairy Eye. Tak na wszelki wypadek. Znaczy nie na wszelki wypadek, tylko mamy jednego przeciwnika, którego musimy pokonać i który no tak właściwie no czeka na to, żebyśmy go w taki sposób pokonali. Czekajcie, czy to nie będzie bardziej logiczne? No będzie bardziej logiczne, jeżeli zrobimy coś takiego. Tylko że w dalszym ciągu nie będziemy mogli za blisko podejść. Może uda się wykorzystać nasz granat. Nie. Wszyscy przeciwnicy poza obszarem rażenia. Więc jedyne, co możemy zrobić w tym momencie, to przełączyć się na turę przeciwnika. Ty się przesuwasz. Zapewne podpalisz Donkey Konga, bo jest najbliżej. Tak. Teraz ty spróbujesz się przemieścić. Ty też spróbujesz się przemieścić i może dotrzesz do naszego drugiego kurlika Krankiego. Niestety, dotarłeś do niego, co mi się nie za bardzo podoba. Ty spróbujesz się poruszyć i oberwiesz od Donkey Konga. Ale w dalszym ciągu do niego nie dotrzesz. Ale za to osłabisz naszych dwóch bohaterów. Co totalnie mi się nie podoba, ale nic więcej nie zrobię. Za to nasz drogi Cranky Kong, no to już zmienia postać rzeczy, słuchajcie. Możemy zaatakować i to na parę różnych sposobów i zaatakujemy tak, aby móc jak najwięcej obrażeń zadać naszemu drogiemu tutaj przyjacielowi, tylko że nie chcemy tego w taki sposób, tylko zrobimy to w taki, a jeszcze na sam koniec uzdrowimy całą naszą trójkę, tak wiecie, pro bono, bo nie za bardzo to nam coś dodatkowo da, ale zrobimy to bądź co bądź. Zaatakujmy w takim razie tego zgniatacza. No i bitwa, słuchajcie, ukończona, a wszyscy trzej bożkowie, dwóch bożków odbicia i jeden bożek ognia, czyż płomienia,
zostali przekabaceni na naszą stronę, żeby, wiecie, w jakiś sposób móc nas przepuścić, czy coś w tym stylu. Chociaż tak się zastanawiam, czy gdybyśmy, wiecie, gdybyśmy w tym momencie tutaj użyli tego Harry Eye ze strony Donkey Konga, jak i wykorzystali, słuchajcie, Stinky Eye naszego drogiego kurlika krankiego, czy aby to by się ze sobą, wiecie, nie zazębiło i nie dalibyśmy po prostu rady pokonać tego w krótszym czasie. I moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Końcówka będzie taka troszeczkę dziwnie pocięta i troszeczkę może to dla was dziwnie wyglądać z tego względu, że najzwyczajniej w świecie mam drobne problemy po nowym roku z softwarem, którym nagrywam gameplay z tej gry i zauważyłem to na sam koniec dzisiejszego nagrania. Dlatego, moi drodzy, będzie to troszeczkę pocięte, ta końcówka dzisiejszego odcinka. Reszta odcinka, z tego co widziałem, jest w miarę okej, ale to by było na tyle w tym odcinku, w tym materiale wideo z serii Mario plus Rabbids Donkey Kong Adventure, czyli fabularnym rozszerzeniu do Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wideo wam się podobał i jak zwykle, jak zresztą w zeszłym roku, tak jak i w tym roku, jak zwykle zachęcam was, słuchajcie, do komentowania oraz oceniania moich materiałów wideo, a jak już ocenicie, czy to pozytywnie, czy też negatywnie, fajnie by było usłyszeć w komentarzu, dlaczego ceniliście w taki, a nie inny sposób, ale przede wszystkim zachęcam was wszystkich do komentowania i do pisania komentarzy, do zadawania pytań, do podrzucania jakichś podpowiedzi, które nie za bardzo będą spoilerowały mi zabawę i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, moi drodzy, w tym materiale wideo z Mario plus Rabbids Donkey Kong Adventure to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!